To przeklęto ziemia! Słysza Dzisio wrzeszczynie. Z kisztego węglo przeklęto! Juści, przeklinają ci, co się tu najedli, za tela nachabili. My ją za tako nie mamy. To nie jest przeklęto ziemia. To jest ziemia święto. Ta wyjątkowa podróż przez meandry śląskiej historii to fragment opowieści górnośląskiej Alojzego Lyski. W tekście nagrodzonym główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim imienia Krystyny Bochenek śląskie losy przeplatają się z wielką historią. Powiedziałem sobie, że będę startował każdego roku. I już dzisiaj mówię, jeśli na drugi rok coś wartościowego napiszę jeszcze, a Bozia mi pozwoli żyć, to nie dawajcie mi nagrody. Nagrodą będzie to, że przeczytacie, co ja piszę o swojej ziemi. W tym roku dziennikarskie laury przyznano już po raz piąty. Z każdą kolejną edycją wzrasta nie tylko prestiż samej nagrody, ale i jej znaczenie w środowisku dziennikarskim. Podstawową opinią tego środowiska jest ilość prac, która wpływa corocznie na konkurs. Ta ilość się powiększa. W tym roku otrzymaliśmy ponad 50 naprawdę rzetelnych, ogromnych prac telewizyjnych, internetowych, prasowych, radiowych. Liczę, że to jest najlepsza wizytówka dla tego konkursu. Celem konkursu jest upamiętnienie Krystyny Bochenek, ale i docenienie osób, które rzetelnie i obiektywnie piszą o regionie, jego historii, problemach i wyzwaniach. Dla województwa śląskiego to także znakomita forma promocji. To już konkurs, który zakorzenił się mocno w naszym regionie, co nas bardzo cieszy. To też niezwykle ważne, że to właśnie dziennikarze opowiadają o różnorodności tego regionu, o jego niezwykłości, tak? A co najważniejsze, opowiadają o ludziach, którzy tworzą ten region. To niezwykłe, to niezwykle ważne dla nas, dla odbiorców tego regionu, dla mieszkańców tego regionu. Trzecie miejsce w konkursie zajął Bartosz Panek za reportaż radiowy Niezwyczajne życie. Przeszczepili twarz 33-letniemu mężczyźnie. A drugie Beata Nec i Maciej Szczawiński za dokument Miasto Poety. Co to za miasto, ten Stalinogród? Czy to za Uralem? Największe emocje wzbudził jednak Alojzy Lysko i jego opowieść górnośląska. To, co tu zostało zaprezentowane, ta historia, to taka historia śląska w pigułce. Tu padały słowa, że to nieprawdopodobne, żeby aż tyle można było w tak krótkim dziele, w krótkim opisie zawrzeć. Plus to bardzo takie emocjonujące wystąpienie pana Alojzego po odebraniu nagrody. Widziałem łzy w oczach co niektórych na tej sali. Wzruszenia nie krył również laureat nagrody głównej. Jak sam mówi, nie wyobrażał sobie, by opowieść o Górnym Śląsku nie spisać w śląskiej gwarze. Dostrzegłem w tych gwarach pewien potencjał na, nie potencjał, ale zarys już nawet języka, takiego solidnego języka, opóźnionego wprawdzie w rozwoju, no bo kiedy on się miał rozwinąć, za Bismarcka nie, w czasie I wojny światowej nie, za Grażyńskiego nie, za Hitlera nie, po wojnie za komuny też nie, on się nie mógł rozwijać, on się po prostu spetryfikował na poziomie XVIII-wiecznym, ale dostrzegłem w nim możliwości rozwojowe i piękno. I powiedziałem, nie, ja już nie piszę teraz po polsku, będę pisał w moim języku. Obok nagrodzonych prac kapituła konkursu przyznała także dwa wyróżnienia. Pierwsze dla Aleksandry Fudali-Barańskiej i Adama Turula za reportaż multimedialny Tragedia Górnośląska 1945. To właśnie w Jałcie oficjalnie zezwolono na to, co działo się później na Górnym Śląsku. A drugie dla Anny Goc za tekst Wracają do dziś.